Szokujące informacje wynikają z zapisu monitoringu, który funkcjonuje w suwalskim akwaparku. Okazało się, że zmarły w pierwszej dekadzie kwietnia 65-latek ponad 4 minuty przebywał pod wodą. Co zaskakujące, po ten kluczowy dowód policjant wysłał do akwaparku syna ofiary. Mężczyzna na wieść o śmierci ojca i z uwagi na szczątkowe informacje dotyczące niejasnych jej okoliczności zgłosił się do suwalskiej policji i podzielił się z dyżurnym swoimi wątpliwościami. Ten jednak nie potraktował sprawy poważnie i wysłał syna, zmarłego 65-latka, do akwaparku po dowód, nagrani z monitoringu, które jak na to nie patrzeć było i jest kluczowym dowodem w sprawie. Młody mężczyzna oczywiście go nie dostał, a cenne godziny płynęły nieubłaganie. Sprawą zajęto się 2 dni po tragedii. Zachowanie dyżurnego policjanta to drugi wątek tej szokującej historii, jaka zaczęła się 9 kwietnia rano w suwalskiej pływalni. Z pierwszych ustaleń śledczych opartych na wstępnym raporcie z sekcji zwłok wynikało, że przyczyną zgonu mężczyzny był zawał serca. Jednak pozyskany ostatecznie przez śledczych monitoring ujawnił okoliczności, które wykluczały odłożenie sprawy na półkę. Z zarejestrowanego materiału wynika, że zmarły mężczyzna był w sobotni poranek jedynym gościem miejskiego basenu. Mimo to obecny na miejscu ratownik nie zareagował, gdy senior zaczął się topić. Walka seniora o przetrwanie trwała ponad 1,5 minuty. Kolejne wydarzenia są jeszcze bardziej szokujące. Mężczyznę wyciągnięto z napełnionej niecki dopiero 4 minuty po tym, jak zniknął pod lustrem wody. Monitoring ujawnił również, że w tym czasie zobowiązany do pomocy ratownik zajęty był zawartością ekranu swojego smartfona. Po ujawnieniu przez śledczych tych okoliczności jasne stało się, że swoją bezczynnością naraził człowieka na bezpośrednie zagrożenie utraty życia, co zresztą zakończyło się w najgorszy możliwy sposób. Syn zmarłego seniora, kierowany chęcią wyjaśnienia tragedii, miał więc powody, by domagać się zabezpieczenia zapisu z kamer zainstalowanych w obiekcie. Po odmowie wydania zapisu przez kierownictwo akwaparku o pomoc poprosił policję. Ale tu nie potraktowano go poważnie. Odesłano go do akwaparku i poinformowano, że gdy zapis nie trafi do jego rąk, to ma się zgłosić do mundurowych powtórnie. Ostatecznie sprawą zajęto się dopiero 2 dni po śmierci seniora. Syn zmarłego 65-latka złożył skargę na postępowanie dyżurnego. Zarówno policja, jak i prokuratura wyjaśnia więc również ten wątek.